Chersoń, ukraińskie miasto leżące nad Dnieprem z populacją liczącą przed wojną niecałe 300 tysięcy ludzi. Jest to jedyne miasto obwodowe, które udało się Rosjanom okupować. Po wkroczeniu tam Rosjan 2 marca 2022 roku rozpoczęły się masowe mordy i represje na ludności cywilnej. Ta sytuacja wywołała falę uchodźców, z których to kilka rodzin mieszka u nas. Są to mieszkańcy samego miasta Chersoń oraz obwodu. No i w ten oto sposób los złączył nas, Polaków, z małej miejscowości na polskim wybrzeżu, z Ukraińcami z Chersonia, który jest od nas oddalony o prawie 2000 km. I razem z nimi, tu w Polsce, przeżyliśmy cały czas okupacji miasta. Ten stan trwał do 11 listopada 2022 roku, kiedy to siły zbrojne Ukrainy oswobodziły miasto. Wśród mieszkańców Chersonia, którzy schronili się u nas, zapanowała wtedy wielka radość i plany powrotu. Każdy z nich wyczekiwał, aż sytuacja się ustabilizuje i bezpieczny powrót będzie możliwy. Rosjanie, przegrywając wojnę, postanowili wysadzić tamę w Nowej Kachowce, wskutek czego spiętrzone wody Dniepru zaleją cały obwód. To wywołało katastrofę humanitarną. Wielu ludzi zginęło, a ich mienie i dobytek został kompletnie zniszczony. Smutno jest patrzeć na te obrazy, tym bardziej, że widzimy, jak ludzie ci to przeżywają. Nie tylko widzimy, ale i czujemy, bo jesteśmy razem. Oni mieszkają tutaj z nami w Darłowie i dlatego zdecydowałem się, żeby to pokazać. Pokazać ich bezradność, rozpacz i poczucie krzywdy. Jednocześnie chciałem też podziękować władzom miasta Darłowa i wszystkim mieszkańcom, którzy wspierają uchodźców. To są zdjęcia z mieszkania jednej z osób, które schroniły się u nas.